przyszłym tygodniu spotykam się z panem prezesem ZGM-u i po konsultacjach z moim klubem, to były konsultacje dwustopniowe. Na pierwszym stopniu miałem wątpliwości, na drugim stopniu udało się wątpliwości rozwiać i uzyskać akceptację. Miałem również konsultacje jednostopniowe z PHS-em. Odbyłem spacer po budynku w obecności pani Marzeny Osowickiej, pana Kamila Kaczmarka, pana Mariusza Brunki. Wszystko pokazałem i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem o takim wstępnym kształcie wypełnienia tego budynku i na tym konsultację skończyliśmy, bo podstawowym zapytaniem jest cena. Dlatego będę upoważniał prezesa ZGM-u, żeby w porozumieniu z Radą Nadzorczą rozpoczął procedurę negocjacyjną związaną z określeniem ceny zakupu tego budynku. Tak? Czyli nie negocjuje urząd, nie kupuje urząd, nie negocjuje burmistrz, negocjuje prezes ZGM-u z Radą Nadzorczą. Myślę, że to jest transparentne. Oprócz tego zleciłem wycenę tego budynku aktualną. Dużo się dzieje na rynku. Politechnika Ostrzelińska negocjuje z PWSH Pomeranie na temat sprzedaży budynku na Świętopełka. Niedawno przecież inwestor kupił budynek telekomunikacji Polskiej SA. PKO BP chce sprzedać swój budynek. Są pewne ceny na rynku, do których można porównywać ewentualnie to, co osiągniemy w negocjacjach. Jak już negocjacje będą zakończone cenowe, to rozpocznę trzeci etap konsultacji. Znowu z PHS-em, z moim klubem i z radnymi, którzy nie są w moim klubie. To w ten sposób. A kiedy to wycenę? Jakąś opinię? Nie. Rozmawialiśmy życzliwie i na temat. Nie było żadnych tutaj starć z naszej strony. Mariusz Brunka zna świetnie ten budynek, bo on był kanclerzem PWSH Pomerania, kiedy to ten budynek był na potrzeby PWSH Pomerania modernizowany. Marzena Osowicka, nie chciałbym mówić za nią, państwo sami zapytajcie, ale była zaskoczona jakością tego budynku, o czym mówiła. No, pan Kamil Kaczmarek tak dosyć wycofany był w swoich opiniach. Myślę, że jakaś tam opinia... No, była dosyć ostro, że tak powiem, się wypowiedział. Ale to przed wizytacją pewnie. Po wizytacji chyba nie, myślę, że przed. Ja wiem, że panuje taki pogląd, sprzedał tanio, kupił drogo. Przypominam, że metr kwadratowy we Wszechnicy nas remontu kosztował 6700. Jeżeli będziemy mogli kupić budynek za ceny zbliżone do tych, które są na rynku i to będzie na przykład mniej niż 2000 zł, no to co? Będziemy budować? Budowaliśmy za 2000 zł dom dziennego pobytu, budynek parterowy na Gdańskiej. Takiego budynku jak tam jest za 2000 od metra nigdy nie zbudujemy. Jest rynek, w tej chwili warto się zastanowić, warto podjąć próbę. Ja się tej próby nie boję i oczywiście transparentnie, przejrzyście, z pełną gotowością kontrolowania tej transakcji przez odpowiednie służby. Natomiast ci, co oskarżają, to prosiłbym, żeby od razu zawiadamiali CBA, czy powiedzmy policję, czy prokuraturę, że jest coś na rzeczy, bo lepiej badać to na początku, potem nie musimy sobie niczego przypominać. Przecież nie mogę zaprosić prokuratora czy agenta CBA do negocjacji, tak? Mogę jedynie pokazać dokumenty po.